Super piątek, super spotkanie to rzeczywiście było. Mecz w Zabrzu pomiędzy Górnikiem a Widzewem Łódź. 3-0, no wynik, którego tak naprawdę raczej nie spodziewali się nawet najwięksi kibice Górnika. Sprawa, można powiedzieć, załatwiona już w pierwszej połowie, no bo z takim rezultatem schodzili na przerwę piłkarze obydwu drużyn. No przede wszystkim gigantyczne święto w Zabrzu, które oglądało niespełna 20 tysięcy kibiców na trybunach. Zacznę może od początku, może nie od samego spotkania, tylko od tego, co działo się w tygodniu, bo naprawdę ogromna pompa wokół drużyny Beniaminka. Widzew Łódź naprawdę chwalony, wychwalany pod niebiosa jako ta drużyna, która tym imponuje. Beniaminek, który no jest niebywale skuteczny i w kapitalnym stylu zameldował się w Ekstraklasie. Oczywiście to wszystko się zgadzało, sam chwaliłem Widzew Łódź, dalej go będę chwalił, bo uważam, absolutnie nie zagrał słabego meczu. Druga połowa to jest to, czym powinniśmy się skupić, jeśli mówimy o Górniku Zabrze. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia wykonali kawał dobrej pracy, natomiast na ich drodze stał Biejca, stali obrońcy Górnika Zabrze, no i przede wszystkim dużo szczęścia, tak to trzeba definiować. Naprawdę Widzew nie zagrał słabego meczu, wiele akcji w drugiej połowie. Górnik oczywiście był arcyskuteczny i do bólu pragmatyczny w tej pierwszej, wyprowadzając, nie chcę powiedzieć kontry, ale naprawdę szybkie, efektowne ataki, które wszystkie zakończyły się bramkami, dwukrotnie oczywiście Włodarczyk, no i Łukasz Podolski, który zanotował swoje pierwsze trafienie w tym sezonie. Ale od początku naprawdę otoczka wokół meczu była wspaniała, oprawa, klimat, jakby podsycenie też dwóch wielkich marek, no przecież to są dwa medialne, historyczne potwory, patrząc na naszą Ekstraklasę. Spotkanie zaczęło się dość dynamicznie, Górnik wyprowadził kilka groźnych ataków, no i pierwszy z tych ataków zakończył się bramką Włodarczyka. Kapitalne zabranie się z piłką, odejście i strzał po długim rogu. Absolutnie uważam Rawas i inny golkiper nie miałby najmniejszych szans na interwencję. Później kapitalne zagranie Łukasza Podolskiego, strzał, z którego Poldi oczywiście jest znany, ta atomowa rakieta lewą nogą i bramka. Trzecia sytuacja bramkowa to jest znów Szymon Włodarczyk, jego szóste trafienie w tym sezonie. Natomiast też taka akcja, powiedziałbym, bardzo efektowna. Kontra, w której przede wszystkim dostrzegamy geniusz Łukasza Podolskiego. Na drugą połowę oglądaliśmy, patrząc głównie na, powiedziałbym, pole karne Górnika Zabrze i te interwencje, czasami ofiarne, ale jakże też skuteczne, piłkarzy Górnika. Przede wszystkim nieźle wyglądał Pawłowski po stronie Widzewa, a także Terpiłowski. Uważam, że ta dwójka jakby była najbardziej odpowiedzialna za to, co dzieje się z przodu Widzewa. No niestety nie udało się, niestety patrząc z perspektywy Widzewa, nie udało się pokonać bramkarza Górnika. Kilkukrotnie próbował też Sanchez. No tak się zdarza. Rzut oka na tabelę. Oczywiście podkreślam z całą obiektywną oceną, tak mi się wydaje, że Górnik nie zagrał tak dobrego meczu, a Widzew nie zagrał tak złego meczu, żeby ten wynik tak nam to pokazywał. Widzew Łódź trzecia pozycja, 12 za to jest Górnik. Tak to wygląda, w mojej opinii naprawdę atrakcyjny mecz, mega interesujący. Trzymał w napięciu, no niemalże do ostatnich chwil, kiedy już wszystko nie było pewne. Wiadomo, pewnie bramka dla Widzewa gdzieś tam by podkręciła nam jeszcze temperaturę tego meczu, natomiast tak czy siak na emocje nie mogliśmy narzekać. Górnik Zabrze 3, Widzew Łódź 0. Dzięki za odcinek. Zachęcam standardowo do przycisku lubię to pod filmem, subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach.